Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a. Słuchajcie, nie ukrywam, troszeczkę mnie tutaj z wami nie było. No powiedzmy sobie szczerze, Jezus, aż wstyd patrzeć, kiedy był ostatnio odcinek na kanale. Za co was absolutnie przepraszam, ale dzisiaj mam nadzieję, że w odcinku troszeczkę wyjaśnię tą nieobecność, to trochę zniknięcie. Aczkolwiek w tamtym mniej więcej odcinku ci tam wyjaśniałem, że raczej będziemy sobie sporadycznie gdzieś tam tutaj nagrywać. Ale słuchajcie, jest wydarzenie, które sprawiło, że no będzie powrót Evrona na YouTubie. Ale oczywiście słuchajcie, żeby sobie pogadankę dobrą zrobić, no to przydałoby się troszeczkę w tego Fortnite'a tutaj teraz zagrać, prawda? Także mam nadzieję, że sobie zrobimy jakąś fajną giereczkę. Jak widzicie, nie ukrywam, mam dosyć wysoki level, a to dlatego, że słuchajcie, troszeczkę złapałem tu powoli zajawkę znowu do Forta. Jeżeli śledzicie Twitcha, to prawdopodobnie mogliście mnie gdzieś zobaczyć, że z kimś grałem. Ogólnie sobie gdzieś tam pykałem w tego Forta, więc faktycznie level karnetu mamy wbity, więc nie powinno być mega tragedii. Tak czy inaczej, słuchajcie, chciałem wam troszeczkę tutaj w dzisiejszym odcinku wyjaśnić, o co chodziło, dlaczego była taka przerwa. No i kiedy będzie jakiś taki powrót, no nie? No bo słuchajcie, Jezus, aż się stęskniłem tak do was mówić na YouTubie. Mam nadzieję, słuchajcie, że nie zapomnieliście o Kamilku. Znaczy słuchajcie, no generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli mnie śledzi tak ogólnie, siema, dzień dobry panu, witam, no nie, kolego, oj, nie, 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 czy ty miałeś kluczyk? Dziękuję bardzo, Jezu, kluczyki zawsze przydadzą, ponieważ zresztą w pierwszym odcinku było już, pokazywałem te sejfy, za dużo się na mapie nie zmieniło, ale sejfy dalej są OP. No to jeżeli śledzicie mnie ogólnie w internecie, no to wiecie, że ja codziennie streamuję na Twitchu, prawda, Twitch.tv/Evron, można sobie ogarnąć codzienne streamki, ale na YouTubie faktycznie przerwa była. No i słuchajcie, muszę wam powiedzieć szczerze, dlaczego taka przerwa w ogóle była na YouTubie. No słuchajcie, nie będę owijał w bawełnę. Zawsze chcę być z wami po prostu szczery tutaj na YouTubie, że nie miałem, nie że za dużej motywacji do nagrywania, bo ja tak streamowałem codziennie, ale że tak powiem, nie za bardzo czułem, że to nagrywanie na YouTubie tego Fortnite, tego sezonu jest w miarę git. Nie ukrywam, słuchajcie, że obecna mapa rozdziału trzeciego nie za bardzo mi siedzi. Nie za bardzo mi siedzi. W sensie jak na początku ta mapa mi bardzo siedziała, nie wiem czy pamiętacie jeszcze odcinki, wiecie, ze Spider-Manem i ogólnie jakby ta jakby początkowa mapa, ta trzecia, była całkiem spoko. Tak teraz na przykład ten chrom mega mi się nie podoba, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś lubi chrom to spoko, dla mnie po prostu to nie wygląda aż tak obiecująco jakby mogło. Plus kolorystyka Forta też nie za bardzo mi siedzi, więc to było takie okej, okay, YouTube'a, ja zawsze chciałem sobie do YouTube'a podchodzić, słuchajcie, tak, że robię go kiedy chcę, prawda, kiedy mam na to ochotę i jakby zawsze jak była pierwsza mapa czy druga, to jakoś tak, że tak powiem, no po ludzku mi się chciało, teraz stwierdziłem, a skupię się bardziej na Twitchu, ale słuchajcie, wyszła informacja, ostatnio sobie oglądałem turniej, który swoją drogą wygrali Polacy, to był FNCS Invitational, gdzie byli zaproszeni pro gracze, żeby grać razem w Stanach Zjednoczonych, w ogóle Polacy wygrali ten turniej, więc gratuluję dla Kamiego i Setiego, jeżeli ktoś oglądał to pipopog, bo naprawdę fajny turniej. Niemniej jednak, zobaczcie, słuchajcie, co zostało ogłoszone na tym turnieju. Mianowicie to, że już 3 grudnia o godzinie 22 będzie zakończenie rozdziału trzeciego, co oznacza, że 4 grudnia, czy tam 5, no nie wiadomo ile będą serwery wyłączone, będziemy, słuchajcie, mieli 4 rozdział i 4 mapę. I technicznie to już jest bardzo duże i naprawdę jakby no wracają ogromnie mi, przynajmniej mi chęci do gry, ale też z przecieków zostało potwierdzone to, że Epic Games testowało kolory mapy. Witam, tutaj ewidentnie chyba 2 boty się biją ze sobą i to nie ja. Chociaż ja pewnie też troszeczkę, dzień dobry. Że Epic Games testują kolorystykę i ogólnie wygląd mapy taki, jaki był w pierwszym rozdziale. I tutaj możecie zobaczyć sobie, słuchajcie, czasami porównania, jak wyglądał pierwszy rozdział, jeżeli chodzi o kolory, a jak wyglądał trzeci na przykład rozdział, jeżeli chodzi o kolory. No gra po prostu kiedyś była ładniejsza. I nie ukrywam, oczywiście mapa to jest jeden jakby faktor, prawda? Ale dla mnie ładna mapa i fajny gameplay to jest taka podstawa, więc słuchajcie, nie ukrywam, że chciałbym wam po prostu oficjalnie ogłosić, że może jeszcze nie teraz z regularnością, ale na pewno od 3 grudnia, czyli po prostu od rozpoczęcia 4 rozdziału, wrócimy oficjalnie z regularnymi odcinkami co drugi dzień. Także mam nadzieję, że się cieszycie, fajnie będzie. Ja też z góry przepraszam, w sensie wiem, że dużo youtuberów gdzieś tam znika bez słowa. U mnie to troszeczkę tak nie było, bo ja zawsze przekierowywałem ludzi. Co tu się kurde dzieje na tym Tilted? Przekierowywałem ludzi na Twitcha, więc jakby ja cały czas żyłem, jeżeli ktoś mnie śledził, to fajnie, jeżeli nie, no to teraz możecie śledzić na YouTubie. Także ten odcinek się troszeczkę tak pojawia, taki zapowiedziowy, taka zapowiedź, że będzie comeback, ale tak jak mówię, dopiero 3 grudnia, siema, dzień dobry. Czy to jest jakiś teaming? Ty, bez skidu tu jest teaming, co jest? Wy jesteście we dwójkę w tej ciężarówce? Oni są we dwójkę w ciężarówce, co jest? Siema, ty no nie gadaj. Dobra, nara, jeden.
Mogę w sumie sobie postawić forta. Dobra, Jezus Maria. Wiecie co, bez tego budowania, jak jest tryb, to ja się czasami boję podjeżdżać. Czy ja mogę tutaj sobie wskoczyć? Nie mogę sobie wskoczyć, dobra. No spokojnie, wydaje mi się. Jaka tu była spina, dobra, koleś jest. A to nie jest koleś na górze, to jest jego robot. Dobra, to ja sobie go też zbiję. Sekret, okej, okay, siema sekret. Ty, no nie ukrywam, że troszeczkę tutaj było zestresowanko. Gdzie ten typ jest? Tutaj widzę, że wilk gryzie, on jest prawdopodobnie, słyszę go. Słyszę go, on jest gdzieś tutaj. Także słuchajcie, podsumowując, przepraszam wszystkich, tutaj była taka przerwa, tak jak mówię. No ja YouTube'a traktuję tak, że wiecie, żeby fajnie było, gdybym miał ten vibe, prawda? Tak jak mówię, no ta mapa nie za bardzo mi po prostu siedzi, jakby za dużo rzeczy się nie działo. Mało było tak naprawdę eventów na tej mapie, więc jeżeli możecie powiedzieć w ogóle w komentarzach, jak wam siedzi ten trzeci rozdział, który właśnie już się kończy, no mi, powiem wam szczerze, średnio. Czekajcie, SMG sobie wezmę, że nie SMG, tylko ten automat. Dobra, on musi być tutaj. Siema, dzień dobry, jesteś. Dobra, zamknę drzwi, walnąłeś w drzwi, witam. Aha, aha, no tak, to kolego nie robimy. O, siema. No, niestety kolego, ale dostałeś dosyć mocnego strzała. Ty, co tu się dzieje? O mój Boże, kolejni przyjeżdżają. Ty, dobra, chwilkę, muszę się skupić. Witam, dzień dobry. Kurde, ja nie wiem, Jezu, nie widzę paska HP, bo lata tutaj trzy zwierzęta tutaj normalnie gdzieś biegają. Dobra, to jest troszeczkę dziwna sytuacja. W ogóle ten skin za setny level karnetu mega mi siedzi. W sensie ta pani Spidermanka, bardzo fajna, no nie? Także tak jak mówię, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo przepraszam, po prostu, wiecie, ja ten rozdział oceniam tak powiedzmy na 3 na 10, szczerze mówiąc. No, pierwsza, co jest? Witam. Ile tu jest osób na tym Tilted? Przepraszam, mam 10 fragów już, co jest? No to jest dobry powrót. To jest dobry powrót do nagrywania, mam nadzieję, że tutaj sobie zrobimy jakąś fajną gierkę. Się wszystko rozwala, ja sobie tutaj puszczam. Weźcie te wilczki, normalnie wszystko gdzieś mi podjeżdża. Także podsumowując, widzowie, raz jeszcze, przepraszam, że ja się zapętlam, ja zawsze się zapętlam. Ale 3 grudnia o godzinie 22 będzie event w Fortnite, na który was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wpadniecie na Twitcha, bo na Twitchu na pewno będzie reakcja na żywo. Co tu się dzieje? Ty, ludzie do... A, bo jestem na krańcu strefy, to pewnie przez to, no nie? Będzie live u mnie z reakcji na zakończenie rozdziału. Mam nadzieję, że to będzie fajny event, a potem od razu startujemy na YouTubie z serią, no taką, nie że daily, ale regularnych odcinków co 2 dni, właśnie z 4 rozdziału, więc mam nadzieję, że fajnie, mam nadzieję, że ktoś tam się cieszy, więc spoko. Dobra, mamy 11 fragów, przydałby się właśnie znaleźć kolejnego oponenta. Dzień dobry, ja też, wiecie... Też nie ukrywam, że trochę meta, tak jakby to co się nagrywa na YouTubie. No teraz z Fortnite'a, wiecie, jakby ja zawsze lubiłem sobie z widzami pogadać, prawda? Teraz wiem, że się robi dynamiczny content, wszystko wiadomo, musi być szybkie, dlatego też siema, dzień dobry. No niestety kolego, ale podjeżdżanie mnie, niezbyt dobry pomysł. Fajnie by było otworzyć sobie ten duży safe, on jest tak na krańcu mapy, więc możemy sobie go zrobić. Ja pierdzielę, odpięła mi się klawiatura na chwilę, dobra. O, siomek jest. Dzień dobry, witam pana. O kurde, on mnie walnął. Dobra, walniemy sobie bunkier. Ja nie mam bunkra. Czy ja wziąłem mięsko zamiast bunkra? Nie, no to mogło być taka dobra pierwsza gra. Dobra, lecimy do drugiej. No nie ukrywam, że to by było za piękne, gdybyśmy wygrali w pierwszej grze po powrocie, ale i tak fragowo była mega dobra. No teraz trzeba by to przyklepać takim dobrym winkiem, żeby no jakoś fajnie skompletować odcinek, no nie? Zmieniłem też switche w klawiaturze, bo zauważyłem, że strasznie klikałem na odcinku. Odzwyczaiłem się od odcinków. Koleś się sam spalił. Evron likwiduje anonyma przy użyciu słoika ze świetlikami. No niestety nie moje świetliki, ale na pewno moja sadzonka. Let's go! O mój Boże, ludzie się gdzieś biją. I to chyba w tym budynku. Ten lepki lasek jest teraz mega fajny, ma ten sejfik, no nie? O mój Boże, czy... Czy ja widzę walkę dwóch typów na różnych piętrach? Dzień dobry, ubiłem ci przeciwnika, mogę ciebie też? Witam, pompeczka. Czy koleś mi kucnął i się chciał ze mną przywitać? Dzień dobry, kolego. Witam, bardzo serdecznie. Czy ktoś rozwala ten bunkier? O mój Boże, widziałem tutaj chyba typa, tak, jak najbardziej rozwalił. Te bunkry takie na jeden klucz też są naprawdę mega fajne. Dzień dobry, kolego. O Boże, jak ja bardzo w siebie nie trafiłem z tej pierwszej pompy, to aż normalnie wstyd. No trzeba się troszeczkę rozruszać, co? O, słyszę jakąś walkę tutaj na tym Tilted, ale nie za bardzo wiem, gdzie ta walka występuje. Weźmiemy sobie samochodzik. Widzę, o mój Boże. Chłop jedzie tym samochodem, a tutaj mamy samochód w ogóle z oponami. Więc jak najbardziej, wydaje mi się, że optymalne. Czy ty jedziesz w moją stronę? On jedzie w moją stronę. Cześć kolego, czy walczymy? No nie gadaj, się wywróciłem. On też się wywrócił. O mój Boże, podwójna wywrotka. Chłop w ogóle został odrzucony od samochodu, to ja sobie wezmę samochód, żeby podjechać. Cześć kolego, nie, spokojnie, ja cię podjeżdżam, tylko że wolę to zrobić na blisko. Cześć. Ja jestem od razu, słyszę Shockwave'a, więc sobie wsiądę, żeby uniknąć pierwszego strzału, wysiądę. Siema, dostałeś raz. Siema, dostałeś drugi raz.
O, nie, 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 kolega, ja przeładuję SMG. Dzień dobry. Like a boss. No i to mi się podoba. Takie dojazdy to ja szanuję. O, widzę jakiegoś kolegę, widzę dżentelmena. Cześć kolego, dzień dobry. Nie, 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 proszę. Nie, nie, nie rób tego. Nie, proszę, nie uciekaj mi. Czy mi naprawdę uciekł? Czy mi naprawdę uciekł? Siema kolego, gdzie ty uciekasz? Nie uciekaj, proszę. Czy on zeskoczył? O mój Boże, on zeskoczył. Ty no kolego, tego się dosyć nie spodziewałem, takiego ruchu. No powiem wam, że jest duży minus, bo tak sobie jeszcze po tej mapie i za dużo mi graczy, no tak naprawdę na niej nie zostało. A strefa jest ogromna i naprawdę już nie wiem, gdzie szukać. Halo, halo, przeciwnicy, szukam was. No absolutnie tutaj nikogo nie ma, co się dzieje? Paliwo mi się kończy. O mój Boże, paliwo mi się kończy, a nie widziałem przeciwnika, a jednak. Dzień dobry kolego, witam. Hejka, dziękuję bardzo. Crap in my shoes. To był aktor, nie mam pojęcia, ale przynajmniej uratował moją passę nudy w tym meczu, bo po prostu no nikogo nie mogłem znaleźć. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale nie mogłem znaleźć. Dobra, wrócimy sobie do strefy. Chociaż tam chyba... Czy ja nie słyszałem jakiegoś strzału wcześniej? Przynajmniej tego chłopa w plecy? Chyba nie, po prostu... A nie, jednak słyszałem. O mój Boże, jestem po prostu genialny. Dobra, chłop strzela do wilka i strzela we wszystkie strony. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Siemaneczko, dzień dobry, tutaj jesteś. Hejka, dzień dobry. Czy ja mu walnąłem z SMG, ale on nawet tego nie poczuł? Huch? Tak mi się wydawało. To było podejrzane. Dobra, przynajmniej mam swojego kałaszka, uwielbiam tego kałacha. Cześć wilczku, dzień dobry, coś masz fioletowego w sobie? Pompkę, okej, okay. Ta pompka jest spoko. Tylko niestety jestem nawalany teraz w plecy. Co mi się w ogóle nie podoba. Dobra, kolego, chodź, spotkamy się. Ja proponuję tak, ja proponuję spotkanie. Tylko proponuję to spotkanie w strefie, więc sobie przejdziemy. Mam nadzieję, że ja nie dostanę jakoś mega. Czas gra na moją korzyść, bo mi się ta tymczasowa, ten tymczasowy armor uzupełnia. Tylko nie mam pojęcia, gdzie on był. On był gdzieś tutaj na prawo. Kolej w ogóle, o, shockwave, tutaj jesteś. Cześć kolego, dzień dobry. Jezu, myślałem, że on tym shockwave'em, oj, niedobrze. O mój Boże, ty! Jeszcze zostaję ze snajpy. Jeszcze zostaję ze snajpy w plecy. Dobra, musimy zrobić tak, bo ja się muszę ukryć całkowicie. Cześć kolego, ty padasz i dostaję... Tak, ja dostaję ze snajpy. O mój Boże, naprawdę? Dobra, musimy się wyleczyć i zaraz dojedziemy do tego snajpera. Chłop stoi. Kolego, nie. Ale widzicie, jak mądrze? Zrobiłem tym razem bunkier, więc nie popełniłem błędu. I zrobiłem go tak, że on mnie zabudowuje z każdej strony. Dobra, jest git. Dobra, przejdziemy sobie, wyleczymy się, zaraz go podjedziemy. Nie ukrywam, że fajnie by było mieć leczenie jakieś HP, a niestety nie widzę nic, co by mi mogło wyleczyć te hapsy. Tym bardziej, że ten snajper, to ja nie wiem, gdzie on jest. On sobie... Siema. Dzień dobry. Cześć, kolego. Troszeczkę dostałeś. Kurczę, ja też troszeczkę dostałem. Nie no, SM na taką odległość to chyba nic nie zrobi, nie? Czy on używa shockwave'a? Siema. Dzień dobry. Dobra, no SM akurat na taki dystans, już jeszcze się muszę przyzwyczaić, wiecie co, na jaki dystans strzela. Ale teraz przynajmniej mamy sprayka, więc o to mi chodziło, wszystko fajnie, mamy potki, wyleczymy się. Dobra, wezmę sobie duże od razu, nie będziemy się chyba bawić w małe, tym bardziej, że ja potrzebuję fort. I widzę, znaczy widzę, słyszę jakieś strzały za mną, więc sobie zaraz ogarniemy to. Z tej gierki to jeszcze można coś fajnego zrobić. Ten skin w ogóle strasznie mi siedzi, fajny jest, no nie? Taka fajna, smukła, o, o. Ja powiedziałem, że fajna Spidermanka. Tutaj widzę, że Spiderman na przyczajce idzie. Sobie wszystko przeładuję, żeby mieć. Cześć Spidermanie. Dzień dobry. No nie, no nie, nie będziesz mi dojeżdżał moich tych. Nie będziesz mi dojeżdżał moich fragów. A tutaj właśnie chyba wszystko się właśnie... Chyba cała akcja się skończyła. No trudno, dobra, wejdziemy na górę i poszukamy innych. Ja pierdzielę, chłop jeździ cały czas wokół mnie tym takim przepychaczem, a strefa się zrobiła taka mała, że jak odlecę, to normalnie wylecę za strefę. Więc siedzę i czekam, aż będę miał okazję go... Nie gadaj, że on... Nie, on tego nie zrobi, nie? Ja pierdzielę! Naprawdę chłop tak idealnie we mnie wleciał. No dobra, kolego, no teraz już się musimy bić. Tylko ja wolę mieć high ground. Nie, nie, kolego, wsiadam do ciebie. Siema, dzień dobry. O, nie, 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 nie. Tak to mnie nie zrobisz. Dobra, przejdźmy sobie tak troszeczkę. Zróbmy dystans, bo ja nie lubię nie mieć kewa. A teraz właśnie jest taka sytuacja, że nie mam kewa. A tutaj dalej są jeszcze dwie osoby, oprócz tego typa. Znalazłem jakieś dobre miejsce do wyleczenia się. Czy ktoś w tym samochodzie siedzi? Mam nadzieję, że nie. Dobra, tutaj mamy grzybki. No ja technicznie nie chcę używać tej beczki, ale chyba troszeczkę będę zmuszony sobie tak zraszować. Wezmę sobie po prostu te... Wezmę sobie te grzybki na później, bo one leczą 10, prawda? Czyli mam teraz 30 kewa przy sobie. I póki ten chłop nie podjechał... No to jest lipa. No to teraz to jest lipa, bo nawet nie wiem, skąd do mnie podszedł. A to nawet nie jest ten chłop. To jest jakiś inny. Dobra. O, nie, nie, nie. O? A nie, on do mnie rzucił tego shockwave'a chyba. Dobra. Okej, to ja sobie chwilę poczekam. Polecę tutaj totalnie na czas. Niech mi się tutaj ten kewik troszeczkę wyleczy, bo bez budowania jest troszeczkę inaczej. No nie musisz mieć dobrą pozycję, żeby wygrać. Dobra, mam full kewa, teraz mogę go wychylić. Czy ty, kolego, naprawdę? Siema.
Oj, teraz to cię dojeżdżam, teraz to cię dojeżdżam w pełni. Tylko nie shockwave'uj, okej, okay, fajnie, dzięki. O, zatrzymał się na drzewie. No to jest, i to jest kolego twój błąd. No to był twój największy błąd. Dobra, jestem 1 na 1, 13 wragów, no dobra, no tą gierkę już zaczepimy. Ale to jest właśnie to, o czym mówię. Ten chrom, który teraz wszędzie jest na mapie, on jest taki jakiś, nie. Taka po prostu taka biała tekstura. No ja tak jak mówię, czekam, słuchajcie. O, nie, 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 nie ubij mnie, proszę. Nie ubij mnie, dziękuję. Mój wilczek idzie po niego, tak. Siema, dzień dobry. Jezu, ci shockwave'owcy, dobra. On sobie przeskoczył na drugą. Mam right pika teraz na niego. Dzień dobry, kolego. O nie, jest lipa. Dobra, on mnie podjedzie, no nie? Dobra, to ja przygotuję sobie bronię, siema. No i proszę bardzo, knockout solo zrobiony. Nie ma problemu. O mój Boże, że to jest mój achievement za wygranie solo. No to trochę mówi o tym moim rozdziale. Tak ci dacie, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ile? 14 fragów? Chyba całkiem spoko te gierki dzisiaj, no nie? Także słuchajcie, widzimy się już 3 grudnia, gdzie będzie event na Twitchu, a potem wracamy z serią Forta na YouTubie już na nowej mapie. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Tymczasem dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i widzimy się no już na początku grudnia, albo oczywiście co codziennie na Twitchu, także zapraszam też na Twitcha, jeżeli chcecie troszeczkę sobie ze mną pogadać, a na YouTubie, tak jak mówię, widzimy się w grudniu. Trzymajcie się, miłej niedzieli, no i widzimy się niebawem, cześć!